Dostaniecie, posłuchajcie kartki, będziecie się z nich uczyć. Pomagać będzie nam pan Michał, dlatego że to jest moja pierwsza lekcja, jestem strasznie zestresowany, jestem spocony, przerażony wami i jak będę tonął, to pan Michał będzie mnie z tego wyciągnął, tak? Także wy też bądźcie dla mnie łaskawi i bawimy się. Czy ktoś z was kiedyś pracował na radiu? Czy ktoś używał radio na dynamice? A może ktoś z was pracował na CB? Nie wiem, ojciec gdzieś tam w różce. Pracowałeś na CB? Ktoś jeszcze nie pracował na CB? Dobrze, raz, dwa, trzy. No to pracował, to już nie wiecie, jak to działa, tak? Mniej więcej. Posłuchajcie. No dobrze. Czyli rozumiem, że wszyscy pozostali nie pracowali na radiu. Bardzo proszę, prawa ręka w górę, wszyscy ci, którzy nie pracowali na radiu, nie używali radia na dynamice. Wszyscy trzymamy ręce, tak? Dobra, trzymamy ręce, nie opuszczamy. A teraz druga ręka, tych, którzy używali telefonu komórkowego. Telefonu komórkowego. Dobrze, koleżanki, zapraszam. Jak masz na imię? Paweł. Posłuchaj. Ty masz, używałaś, nie używałaś radia, ale masz telefon, tak? Nie może tak. Używaj. To jest radio. To jest radio. Telefon. Każdy z nas pamięta telefon, tak? Telefon to jest kabel, który wychodzi i sygnał idzie kabel, tak? Później sygnał idzie kabel i sam, tak? A to? Posłuchajcie, nie, to jest radio nadajne. To jest radio nadajne, to jest wygodne. To jest tylko falówka. Każdy z was używa tak naprawdę tego urządzenia. Ono się dzisiaj nazywa tak samo jak telefon, który jest na kabel, tak? Ale to jest telefon tylko z funkcji. To nie jest to urządzenie. Telefon był się w papel, a radio, w tym radio nadaje mi radio odbiornik, wymyślił Markman. Mamy cewkę. Wiecie, znacie podstawową zasadę, żeby prąd działał, musi być jakieś źródło zasilania, tak? Więc jeżeli weźmiemy sobie żarówkę i przytkniemy sobie, ona powinna nam zaświecić, tak? Jeżeli mamy zamknięty układ, płynie prąd, świeci nam żarówka. Proste, to wiedzą wszyscy. Jeszcze tak może powiedzmy, co to jest, to co leży na stole. To, co jest należy na stole, to jest cewka w tej chwili sprawdzamy tylko, że prąd płynący poprzez przewodnik wpływa na igłę magnetyczną. Bierzemy kompas, taki jak ten, igła w tej chwili wariuje, tak? Włączamy do prądu, co się dzieje? Ona zaczyna wyczuwać ten prąd, który tutaj płynie, tak? Jeżeli zaczniemy przesuwać wokół tej cewki, to widzimy, że ta igła, tutaj ewidentnie ta cewka ma swoje pole magnetyczne, tak? Wszyscy to widzą? Czy możemy coś powiedzieć? Jeszcze ja mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, to jest cewka, czyli dużo drutu nawinięte w tym, no zobaczcie, na takiej rurce jakiejś tam tej białej, papierowej czy plastikowej i do środka jest włożony rdzeń z żelaza. Ale nie myślcie, kochani, że ten drut jest bez izolacji. Ten drut jest izolowany, on tylko tak ładnie wygląda, on jest lakierowany specjalnym lakierem, który jest jednocześnie izolacją. Tak, żeby te zwoje się ze sobą nie dotykały, żeby się nie zwarły. Jasne? Czyli to nie jest drut bez izolacji, to jest drut izolowany. To też jest cewka. Tutaj izolacją jest powietrze, tak? Jest taki sam mechanizm jej budowy. Jasne? Posłuchaj, podłącz plus do jednej końcówki cewki. Dobrze. Tutaj do zera podłącz drugi, wyciągnij rdzeń. Rdzeń? Rdzeń z środka. Dobra. I bierzemy magnes. Czekaj, muszę sprawdzić, czy to się wszystko połączyło. Drut jest odizolowany tylko na końcu, wiesz, dlatego tutaj działa. Działa. Tak, działa? Działa.
Chodźcie wszyscy znowu. Zapraszam. Oj, to kurwa. Mamy galwanometr, mamy magnes, bardzo silny, i przeprowadzamy doświadczenie Faradaya. Wkładamy magnes do środka cewki. Magnes to jest plastikowa rurka, więc nie będzie żadnego bezpośredniego połączenia z przewodnikiem, tak? Jeżeli tutaj przekładam magnes gdzieś nad drutem przewodnika, nad kablami, nic się nie zmienia, wskazówka nie druga. Tutaj, jak stoicie z tej strony, nie widać. Natomiast jeżeli włożymy magnes do środka cewki, okazuje się, że pojawia się prąd, tak? O konkretnym natężeniu. To natężenie jest bardzo niewielkie. Tak naprawdę to jest bardzo czułe urządzenie i tego prądu jest tutaj bardzo niedużo. Natomiast ten prąd indukuje się na cewce. Czy wszyscy to widzieli? Bardzo proszę na tą stronę. Jak wkładam do cewki magnes, pojawia się prąd. Co to znaczy? Że pole, że zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie prądu. Pamiętacie nasz pierwszy slajd? Trzeba było zamienić falę elektromagnetyczną na pole. Zamieniamy mniej więcej w ten sposób, tak? Możemy? Słuchajcie, zauważcie, że w tej chwili, gdy ten magnes w cewce spoczywa, żaden prąd nie płynie. Natomiast gdy ten magnes poruszymy, proszę, poruszcie, Julek, porusz magnesem, to zobaczcie, że tylko wtedy płynie prąd. Czyli tak, magnes wewnątrz cewki wytwarza co wokół siebie? Pole magnetyczne. Teraz, jeżeli to pole magnetyczne zaczniemy zmieniać, przesuwając magnes, to tylko wtedy w cewce powstaje prąd. Jasne? Gdy pole jest stałe, to się nic nie dzieje. Natomiast gdy pole się zmienia magnetyczne, to powstaje prąd. I słuchajcie, ciekawe, ten prąd nie powstaje tylko w cewce. On powstaje we wszystkim, co jest dookoła zrobione z metalu. Czyli w czymś, co może płynąć prąd. Czyli na przykład w tej ramce, która tutaj idzie dookoła stołu. O, widzicie tą ramkę metalową? Mhm. Pokażcie palcem, pokaż palcem tą ramkę. O, właśnie, w tej ramce prawdopodobnie też się indukuje prąd. No nie jesteśmy w stanie go zmierzyć, no bo nie mamy tutaj żadnego miernika wpiętego do tej ramki, ale we wszystkim dookoła, co jest z metalu, również indukuje się prąd. Ostatecznie wynik wygrywa Nikola Tesla. Niemniej jednak radio za Nagrodę Nobla za radio otrzymuje Marconi. Nikola Tesla umiera w biedzie, Marconi umiera w chwale. Tak? I Marconiego uznajemy oficjalnie jako autora radia. Tak naprawdę jest jeszcze Aleksander Popow, który wymyślił znacznie wcześniej urządzenie do wysłuchiwania burz. To znaczy wyładowanie elektryczne, jakim jest błyskawica piorun, powoduje, że słychać było je w głośniku z odległości 30 km. To też już było pierwsze radio. Ale o nim historia zapomniała. Może dlatego, że nie zgłosił patentu w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś zgłasza patent, to później oni pamiętają. To taka zasada dla nas, jakby ktoś chciał coś zgłosić. A jeżeli chodzi... Problemem Popowa była żelazna kurtyna. Dobrze. Posłuchajcie, Marconi wymyślił radio w roku 1896. Ono zostało oficjalnie uznane. Oficjalnie został uznany jego przekaz radiowy. Wyglądało to w ten sposób, że poczta angielska w czasach telegrafów i telegrafii przewodowej, tak, która posługiwała się drutami przesyłowymi, szukała możliwości bezprzewodowej łączności, dlatego dofinansowała jego badania. On przeprowadził swoje doświadczenia, ponowił wszystkie swoje doświadczenia i to się udało. Ja bym chciał zbudować taki pierwszy sprawnik Marconiego, czyli zrobimy w tej chwili na tych zajęciach radio. Chodźcie, jeszcze raz jest. Kto będzie Adam będzie uczony? Kto powiedział Adam będzie uczony? Staś? Chodź Staś. Ty będziesz uczony. Robimy doświadczenie. Słuchajcie, kolejne. Budujemy dwie cewki, z czego jedna będzie cewką nadawczą, druga będzie cewką odbiorczą. A podłączymy jedną cewkę. No, Staś, podłączaj tą jedną cewkę, podłączaj tutaj. Na samych końcówkach nie jest. Na samych końcówkach kabla podłącz do prądu. Tak.
Boże, jak ja się stresuję. Szymona, luź, trzy. Dzięki. Słuchajcie, ledwo żyję. Dobra. Włączamy galwanometr. No właśnie. Posłuchajcie. Będziemy budować radio. Najpierw delikatnie sprawdzimy, czy te dwie cewki będą ze sobą rezonować, tak? O! Mam na to. O! Przeszkadzały. A oczywiście jak prąd płynie w cewce, nic się nie dzieje, tak? Natomiast jeżeli zmieniamy ten prąd, to okazuje się, że zaczyna wskazywać nam jakiś konkretny prąd galwanometr. Co potrzebujemy, żeby już powstało radio? Bierzemy klucz telegraficzny. To jest prawdziwy klucz telegraficzny. Zauważcie, że cewki są elektrycznie ze sobą zupełnie niepołączone. Tak. Tutaj jest powietrze. To, czy tutaj jest 5 cm, czy tu jest 10 km, to jest tylko kwestia tego, ile prądu wrzucimy w to miejsce, tak? Dobra. Podłączamy sobie klucz. Tylko podłączenie klucza. Już nadajemy, tak? Nadajemy sygnał. Przy nadawaniu sygnału wychyla nam się wskazówka. Nie słyszymy tego, bo akurat mamy odbiornik, który jest wizualny. Ale jakbyśmy podłączyli słuchawki do tego, mikrofon, głośnik, to wtedy słyszelibyśmy trzaski. Zróbmy to. Ale mogliśmy równie dobrze jak Alfred Morse, bo mieliśmy na Polsce. Dojdziemy do Alfreda. Słyszysz trzask w głośniku? Nie modulujemy sygnału, dlatego nie możemy usłyszeć, nie wiem, czystego dźwięku. Ale słyszymy to, co nadajemy, słyszymy z drugiej strony. Słyszymy w postaci trzasku. Oczywiście, jak będziemy odsuwać od siebie nadajnik i odbiornik... Ej, tam nie gadamy. Kto tam gada? Jak masz na imię? Tak. Jak? Za chwilę cię poproszę. Posłuchajcie, jeżeli oddalam nadajnik od odbiornika, jest ciszej, prawda? Chodźcie cicho zupełnie przez chwilę. Zupełną ciszę prosimy. Jak ty masz na imię? Krzysiu. O, to ty będziesz lepszy. Jak przybliżę... O, włączyłem coś. Sygnał jest zdecydowanie głośniejszy. Tak? Moglibyśmy zamiast telegrafu podłączyć mikrofon na przykład? Moglibyśmy podłączyć mikrofon, ale też mielibyśmy tylko i wyłącznie trzaski, tak? Dlatego, że ten sygnał jeszcze jest nieobrabiany, niemodulowany. Do tego potrzeba troszeczkę bardziej skomplikowanego urządzenia. Dobra, siadamy. Został wynaleziony jeszcze mikrofon, nie został wynaleziony głośnik. Mieliśmy tylko prąd i brak prądu. Sygnał i brak sygnału, tak? Dlatego potrzeba było znaleźć jakiegoś kodu, który tak na dobrą sprawę będzie mógł być zamknięty w takim zero-jedynkowym świecie. Taki kod wymyślił Morse. Kod się składał z kresek i kropek. Z dłuższych sygnałów i krótszych. W dwóch tych rodzajach sygnału zapisał wszystkie litery. Dzięki temu ludzie się porozumiewali ze sobą. W czasie, gdy wszystkie nasze wynalazki elektromagnetyczne zostały wynalezione, to już świetnie hulało. To znaczy poczty w Stanach Zjednoczonych, poczty w Europie, w Anglii, we Francji funkcjonowały, posługując się alfabetem Morsa, były rozłożone na drutach linie przesyłowe i można było dość szybko tą informację przekazać. Tak. Fala może być różna. W zależności od częstotliwości fala może być bardzo malutka, tak? I fala może być duża. Ona ma różną amplitudę w tej chwili. Oczywiście to jest głupie, co ja robię, ale to nie szkodzi. Amplituda zmienia się, możemy zrobić małą amplitudę fali, możemy zrobić dużą amplitudę fali. To są jak gdyby rodzaje fali. Jeżeli zmieniamy tą amplitudę i modulujemy tą falę, możemy w tej fali przemycać różne informacje. Jeżeli ktoś się zapyta, jak to jest, że nasz głos, który ma bardzo wiele składowych, tak, jest skomplikowany, zostaje przekazany poprzez prąd. To właśnie poprzez tą modulację. Może... Zobaczcie, widzicie te wszystkie małe kropeczki? Tak. Takie malutkie? Tak. To są łączności, które ja osobiście zrobiłem w ciągu 3 lat. To jest Europa.
Każdy z tych znaków to jest taki znak jak mój. Mój jest skupięcie z FRS, a tutaj jest jakiś Hiszpan. Eka Alfa 5 Yankee United. Tak? Tutaj jest, tutaj mamy jakiegoś Włocha. Italy Zulus Zero Alfa Oscar November. Tak? Tutaj też mamy mnóstwo znaczek. Widzicie? Tam też były. To się też udało zrobić. Nie wydałem ani słuchówki, żeby sobie pogadać z Jankesem. Fajnie. No fajnie, no pewnie, że fajnie, bardzo fajnie. Poznałem w jakimś tam zakresie język. Poznałem fajnych ludzi. Słuchajcie, fantastyczne miejsce. Na przykład udało mi się zrobić Kermadek. Kto wie, gdzie jest Kermadek? Kto wie? Kto wie, gdzie jest Kermadek? Tak. Jezus, dobrze. Gdzie? Jeszcze raz. Żyję. Dajesz Malwina. Mów wolniej, bo czasami sygnał gdzieś tam dochodzi. Mów wolniej i głośniej. Jedziemy. Secure. Nie szkodzi. Jedziesz. Secure. Bardzo bym się prosił o robienie łączności z Malwiną, ja jej przekazuję mikrofon. Mikrofon również do siebie. SP5 XB. Modulacja na 5. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. SP5 OXB. SP5 Paweł Roman Kuracinek, SP5 Olgarz, Barbara. Witam Cię, Marcino, dziękuję za raport. Dla Ciebie też 5-9, no bo Pan tutaj wychodzi. U mnie poda się musieć jeszcze pewne dane, które ja podałem, ale powtórzę. Lokator, kiedy Także proszę bardzo, SP5 PRL, słuchaj, SP5 OXB i czeka na wypowiedzi. SP5 OXB, SP5 PRL nadaje wystawki zainstalowanej w szkole. W szkole numer 10, gmina kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na ulicy Ostrogańskiej, alokator problemów w następnej relacji. SP5 OXB, SP5 PRL. No cieszę się bardzo, że szkoła zaczyna dotykać tematu krótko, ale sama przyjemność nie tylko przez komórkę rozmawiać, bo przez komórkę to wszyscy wiedzą, że tylko potrafić malinko się słyszy, albo ktoś, kto jest w boku. No a tutaj praktycznie cała
Warszawa, pardon, proszę się dalej po granicach 150 km wokół Warszawy swój aktywny miły głośnik Martinsko wykaz. Te praktycznie trzy na 80 km. Ale żeby ta rozmowa nasza była kompletna, konkretnie zakończona, tu nie tak tego właśnie Warszawa podać się z 50 km. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za łączność. Andrzej, dziękuję ślicznie. Tu jeszcze pewnie kilkoro z naszych podopiecznych będzie chciało skorzystać. Więc jeżeli są jeszcze jacyś koledzy na przemianie, którzy chcieliby przeprowadzić łączność z uczniami szkoły podstawowej gimnazjum, to zapraszam. Stefan Paweł 5, Paweł. 5, już w momencie, Krabraś. Dać? Na imię. Moje imię Mikołaj. Odbieram Cię bardzo dobrze. Odbieram Cię bardzo dobrze. Raport na 5. Raport na 5. Nadaję ze szkoły. Nadaję ze szkoły podstawowej nr 10 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Astrodamskiej w Warszawie. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. To jest pytanie. Znaczy, kończysz tak samo. Wydaje się głos, no? Bardzo ładnie Ciebie odbieram. Witam. Thank you.
Texas Radio. This is Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Many thanks for this contact. Спасибо большое за связь. Всего хорошего для тебя. Меня зовут Павел. I am provider of this club station, and many thanks for all CMP and all the best for you. QRZ, 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 this is Sierra Papa 5, Papa Radio Foxtrot, Sierra Papa 5, Papa Radio Foxtrot. CQ, 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 this is web station Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot, Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Calling CQ and standing by. Jakąś nie wiem? Ola. To jest Oscar Lima Alfa. Wolę. CQ, this is club station Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Calling CQ and standing by. 6 November X-ray. X-ray. Delta Bravo 6. Delta Bravo 6, November X-ray. This is. This is Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Thank you for the call. Your report is 5959. My name is Ola. Oscar Lima Alpha. Oscar Lima Alpha. Please microphone back to you. Please microphone back to you. Foxtrot Oscar United, this is Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. I am provider of this club station. My name is Papa. Many thanks, Matthew, for this contact, for this QSO. All the best for you. It is a very nice, nice lesson for us. Many thanks and 73. Sierra Victor 1. Sierra Victor 1. Please try again. Please try again. Sierra Victor 1, please try again. Sierra Victor 1, please try again. Sierra Victor 1, Echo Queen Victor Stroke 8. This is Sierra Papa 5, Papa Romeo Foxtrot. Thanks for the call. Your report is 5-9, okay? My name is. My name is Blas. Bravo Lima Alpha Zulu. Jeszcze raz. Bravo Lima Alpha Zulu. Please microphone back to you. Please microphone back to you. Thank you.
Sierra Victor 1 Echo Queen Victor Stroke 8. This is Sierra Papa 5. Papa Romeo Foxtrot. Again, Sierra Papa 5. Papa Romeo Foxtrot. Many thanks, George. Ile masz lat? I am 12 years old. This is lesson in Polish primary school. Polish primary school. Many thanks for this QSO. 73. George.